jeszcze, nie kupiłeś Pay Per View, to pamiętaj, mój link jest w opisie i pamiętaj jedno, Team Mini Mike! Witam serdecznie moi kochani, ja nazywam się Mini Mike i w dzisiejszym odcinku będziemy robić drinki z Thermomixa. Mam tu listę drinków, które przygotowała mi moja kochana, najpiękniejsza dziewczyna Paulina. Przechodzimy do odcinka w takim razie. Tu ogólnie mam wszystko podane jak na tacy, więc nie będę dzisiaj się kierował, nie będę dzisiaj mieszał coś tam, nie będę robił fantastycznych rzeczy. Jestem bardzo ciekaw, jak smakują drinki z tego robota, bo dużo osób chwali. Mamy tak, drink bez alkoholu. To może od niego zaczniemy. Jest Florida, jest jamański drink, pina colada i parsłowy drink z kiwi i sokiem. Zacznijmy od drinka bezalkoholowego. I od razu wam mówię, to nie jest żadna współpraca. Po prostu kupiłem sobie, korzystam i chciałem się z wami tym podzielić. Rozpocznij gotowanie. Do naczynia miksującego 130 gram soku z grejpfruta. O, akurat 130. Dodać soku z pomarańczowego. Myślę, że jakby za barem jakiś taki Thermomix był, to bardzo by to dla niektórych koktajli barów było bardzo wygodne, ale też nie byłoby tego, takiej tradycji, tego klasyku. Wiesz, wszystko by za ciebie robił robot, więc nie byłoby tego właśnie shakerowania i dźwięków za barem, tego czarowania. Więc no to jest ten jedyny minus. Dobra, lejemy 60 gram. Kolejne, lecimy dalej. Soku z cytryny świeżo wyciśniętego. 200 gram wody mineralnej gazowanej. Dajemy dalej. Cukru pudru 60 gram. Założyć miarkę, wkładam to i będziemy to mieszać. Powoli się miesza, bo tam woda gazowana jest, bo coś może za szybko. Ale bardzo mnie dziwi to, ta gramatura, to 60 gram cukru pudru. Tam poleciał sok grejpfrutowy, sok pomarańczowy. Wszystko jest takie włoskie chyba, nie? A, 400 gram kostek lodu. Kliknij dalej, przelej do szklanki typu Heinkbahn. I tu, w tym momencie, proszę państwa, moi kochani widzowie, pierwszy drink naszego Thermomixa. Widzisz, to nie pokruszyło lodu, tak jak myśleliśmy. Okej, listek mięty nie jest jakiś wybitny, bo to nie jest jakaś dobra mięta, ale prezentuje się to tak. Dobrze, czas na test, konsumpcja, tak zwana. Spójrz, dobra. Florida drink bezalkoholowy, bezpośrednio po przygotowaniu. Dobra. Tak wygląda, a moja wersja w innej szklanicy prezentuje się tak. Ja sobie tu go zostawiam, bo alkoholu nie pijam, więc by został jak niczego wypijam. Bierzmy się za kolejnego drinka. Moi kochani, teraz będzie jamański drink. Do naczynia miksującego włożyć 250 gram ananasa z puszki odsączonego. Moi kochani, po kilkugodzinnej przerwie jebałem się z puszką ananasa, witam z powrotem. Wyciągamy te piękne kawałki. Mamy pierwszy podpunkt, lecimy dalej. Soku pomarańczowego 250 gram, czyli no tak 250 ml. Mamy, lecimy dalej. 60-120 gram białego rumu. Dajmy tu 120. Dajemy dalej. 260 gram likieru kokosowego, na przykład może być malibu. Ok, w takim razie wlewam. A co nie masz cukru? Soku z limonki świeżo wyciśniętego. Tak, z limonki już mamy wyciśnięty. Lecimy dalej. Założyć miarkę i lecimy. Dobra, mamy. Lecimy dalej. 100 gram kostek lodu. Rozlać do 4 szklanek i udekorować plastrami szklanki. Jamański drink, to wygląda bardziej taki pomarańczowy na tym zdjęciu. To jest drugi drink, dajmy go tam. Weronika przyjdzie, to sobie go spróbuję. Teraz będzie pina colada. Rozpocznij gotowanie. Teraz wlewamy 200 gram białego rumu do naszej pina colady. Ok, let's go, lecimy dalej. 220 gram soku ananasowego. Tyk. Teraz będziemy lać likier kokosowy. 200 gram kostek lodu. Lecimy dalej. 100 gram mleka skondensowanego, niesłodzonego. Okej, okay, mamy. Myślę, że możemy śmiało użyć cukru pudru. Zakładamy pojemnik i dajemy. Okej, okay, dajemy dalej. Pina colada podawać bezpośrednio po przygotowaniu, czyli można praktycznie już ją podawać. Okej, okay, dajemy dalej. No i co? Proszę państwa. Zapraszam serdecznie. Proszę zacząć od tego drinka, który jest na dole. Tam kurz pani. Ten? Tylko tego wymieszaj. Dobra, uwaga. Dobry, ale mocny. I tutaj już jest wyczuwalne to Malibu. To jest to Malibu?
A dobry, a taki inny w ogóle. Taki nigdy nie próbuję ryka. Dobry. No, masz drugi. Ta maszyna jest dobra na imprezy, powiem wam tak szczerze. No właśnie, szybko, nie? Nie, bo robi dużo drinków. Że nie zrobi jednego, bo patrz, że tu jeszcze zostało. Jeszcze no, czyli szybko już robi więcej, tak? No, robi więcej. No, tak? To ładnie wygląda, Majka. No, to jest pina colada. Oj, mocne. Mocne? No. Dobra, ale tamten mi bardziej smakował. Tamten lepszy, bo chyba nie przypada za kokosem. Ten jest bez... Tak. Ten śmiało możesz pić, to jest bezalkoholowy. Bezalkoholowy? Tak. Okay. Ja lubię w ogóle takie wodniste drinki, takie na przykład mojito, jakieś takie kwaśne. Ja też takie, nie lubię takich gęstych. Tak, dokładnie. Ja też, no właśnie takie, jak są na przykład jakieś dodatku jakiegoś softa. No i ten nawet jakby był z alkoholem, byłby zarobisty. No, może to są moje smaczki. Jakieś przesklinki czy czegoś. Ale moim zdaniem one są trochę... Zajemsty ten. W tych wszystkich przepisach za dużo jest cukru. Dobra. Moi kochani, mamy jeszcze jednego drinka przed państwem. Jaki robisz? Właśnie ten drink się nazywa warstwowy drink z kiwi i sokiem z sokiem pomarańczy. Może być mega dobry. Zapraszam panią na wideo. A może pani mi pomóc oczywiście? No dobra, dawaj. Tylko weźmy te drinki. To jest prosta robota. Do wysokich szklanek pojemności włożyć 4 kostki lodu. To trzeba kilka szklanek. Już 4 kostek lodu. Dobra, gdzie masz to? Powinny być szklanki. Mój zobacz, to ma już wizualne efekty. No, elegancko, dobra. Pojemność czysta włożyć 4 kostki lodu. Bo to jest. Każdy szklanki udekorować jednym kawałkiem świeżej pomarańczy ekologicznej. Okej, pomarańcza. W ogóle znasz ten patent, na pewno znasz, Majka, to. Ale jak coś, to można zdradzić widzom, że jak pamiętam, robiliśmy kiedyś takie urodzinki jakieś, jak byłam nastolatką, to był rarytas, że się tutaj dawało sok z cytryny i się maczało w cukrze. Tak. Nie? Tak, i to było. Tak fajnie, ja ładnie pamiętam. Wygląda. Serio, to super patent, spróbuję sobie szklanki w domu, to jest udekorować fajne. Jednym kawałkiem świeżej pomarańczy ekologicznej, ale jak mamy to? Dobrze. No pewnie po boczku, przetniemy nożem i boczek. Okay. Dobra, odstawiamy na bok. Moim zdaniem tu jest trochę jeden minus, że każą odstawić to na bok, ponieważ lód się zaraz rozpuści. 300 gramów pomarańczowego sołku dobrej jakości, czyli wlewamy, bo to już ważne od razu. Ej, to jest akurat mega mocne. To jest ja bardzo... nigdy nie wiem, ile to jest i zawsze gdzieś tam odmierzam jakieś miarki tak na oko, a to jest super, że to możesz teraz sobie... Jakbyś musiała sprawdzić. Takich barmańskich, to jest 10 na razie. No, to jest fajne. Dobra, lecimy dalej. Soku z cytryny świeżo wziętego. O, to lubię. Masz tutaj taką cytrynkę? Ja mam taką. No? Mam taki gotowy sos. No, to właśnie on jest fajny. Ja tu Majkelowi pomagam w dryneczku. Wow, nauczysz się już później na imprezkę. O tak, tylko że... O, termomiksa. Nauczy się, ale nie mam termomiksa. Ale ja ci mogę zawsze pożyczyć. No, dobrze, dobrze, Majkel. Dobra, i co? Mamy to. Dalej. Załóż miarkę. Zakładam. I co, to tyle? Właśnie nie, to jeszcze nie koniec, bo jeszcze alkoholu nie będzie. Zdarzysz mi to trochę jak reklama. Oczywiście nie reklamuję, ale bardzo bym chciała taki termomix, przyszłem do domu. No, ogólnie, to... że on ci sam wbija ciasto na szarlotkę. I pamiętam, jak się męczy z tą szarlotką, męczy, a to ci samo robi. To w ogóle słyszałam, że jest takie coś, że nawet może ci obrać ziemniaki. Tak, jak masz taką wkładkę. Ja jeszcze nie mam, muszę sobie dokupić, bo teraz niedawno wyszła taka wkładka, że wrzuca ziemniaki i ci się same obierają. No właśnie, zarobisz to. No i patrz, teraz robimy coś takiego. Dawaj ten, szklaniczki. Ja to ogólnie lubię, jak jest wszystko tak zmiksowane razem. Ale dobra, to będzie ta warstwowość, o której ty, Majka, mówiłaś wcześniej. Okej, dobra, mamy. Czyli to tak już jest na dwa dryneczki to już pisze, tak? 100 gram pokrojonego kiwi w kawałka. Dobra, kiwi tu widziałam, jest. Jedynie co, żeby coś z tego kiwi zostało. Pamiętam, jak kiedyś babcia mi kazała obierać ziemniaki i pamiętam takie małe kurduple zostawiały z tych ziemniaków i babcia mówi, po co masz tak obierać, jak mi już ziemniaka nie zostaje. No, ja też tak. Uczyłem. No właśnie, bo to tak wiesz, trzeba wprawę, nie? Nabrać trochę. Dobra, co mam później to wrzucać? Pokrojonego w kawałki, to pokrój jeszcze. A, pokrój. Dwa. No i to będzie git. Ile tam trzeba było tego kiwi? 150 gram, a teraz jest 50, czyli 3 kiwi. Git. Dobra. A lubię kiwi. Ogólnie nawet sok z kiwi jest super. Dobra, w tym momencie wlewamy 80 gram wódki czystej schłodzonej. I co teraz? Dajemy dalej kieru typu Blue Curaçao. O, znam ten likier na studiach, bo kupiłam kiedyś, pamiętam. Możesz tylko lecimy dalej. Syropu cukrowego, patrz wskazówki. To on jest do tego drinka, co my robimy z Pauliną? Tak jakby. Tak? Tam dodają świeżej maraszkuj. Aha. Ale też jak nie masz, to też tak. Lejemy, zakładamy. Mogę kliknąć? No do tego musisz przekręcić. Dobra, tak, dobra. Żeby dobra. Nie, jeszcze bardziej. Jeszcze. Ale powiem ci, że to możesz tak naprawdę w sumie wziąć taki, wiesz, ten shaker, robić tak niby, że shakerem. No. Nie? A masz a tutaj tu. W termomiksie cię robi. Dobra, teraz przelewać po łyżce. Dobra, teraz mamy największą misję, jaka jest możliwość. Masz rękę sprawną? No mam, dawaj. Dobra, to ja trzymam łyżki i leż po łyżce. Powolutku, powolutku. Poczekaj, żeś pomarańczył. Aha, żeby było to oddzielenie, tak? Tak. Ładnie, co? Ej, ten chyba będzie moim ulubionym. Klasa! Ej, ten jest moim ulubionym, Michael. Serio, ten ładnie pachnie.
Ładnie też wygląda, serio. Pyk. No co prawda ta palemka mnie też tutaj przekonuje. Drinki z palemką się tak dobrze kojarzy. Dobra. Ej, ładnie to wygląda. Próbujemy. Dobra. Najlepsze. Ha? Mhm. Mogę, wiesz sobie, ja bym jeszcze tutaj dodała. Jeszcze trochę więcej soku z cytryny. Ha? Ale jest mega dobra. Serio. Moim zdaniem jest mało słodkie. Ada powiedziała Michael i kto, że można by było iść tu na siłownię. Każdy myślał, że to wiesz, jakiś zdrowy shake, nie? Tak. Dobra. Właśnie nie ma nazwy. Łatwowy drink z kiwi z sokiem pomarańczowym. Który ci się najbardziej smakował? Ten, potem ten i na końcu... Pina colada, bo chyba nie jesteś fanką kokosu. Tak, ja nie jestem fanką kokosu, więc to najmniej. Dziękuję ci bardzo za wystąpienie w odcinku. Dziękuję bardzo. Ja wam, kochani widzowie, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Drinki z Thermomixa, tak jak widzicie, chyba każdemu smakują, co tu był. Myślę, że może kiedyś jeszcze coś z tego Thermomixa zrobię, z tych drinków, ale będzie w tym Paulina bardziej też uczestniczyć. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Łapka w górę, jeżeli film wam się podoba. Pamiętajcie, jeżeli chcecie obejrzeć moją babkę i wspierać, link pod moim filmem, link do pay per view, więc zapraszam serdecznie. A kto nie ogląda walki i będzie na żywo, to zapraszam po walce na jakąś fajną fotę. Pozdrawiam serdecznie i życzę wam miłego wieczorku. Pozdrawiam.